Dzień dobry Państwu, szanowni wobec Wita Kapitał Misowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, wszemi wobec wita Kapitan Lisowski, kanał Kapitan Lisowski i jeżeli się będzie podobało to, co dzisiaj powiem, to oczywiście zachęcam jak najbardziej do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania materiałów, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy możliwy sposób. A wszystkim tym, którzy już to robią, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tym, którzy częściej są na Twitterze niż tutaj, jest z wczoraj post dotyczący właśnie możliwości wspierania, a tym, którzy nie chcą być związani na dłużej, na przykład z Patronite'em, którego polecam, oraz Supi, no to jak najbardziej mogą to zrobić poprzez Patronite'a jednorazowo. A teraz, proszę Państwa, przechodzimy do wiadomości dnia 14, ale nie można przejść na spokojnie, gdyby nie co, moi drodzy, walentynki. Skoro są walentynki, Dzień Zakochanych, to wszystkim walentynkowiczom życzę wszystkiego najlepszego, przesympatycznego, samego kochanego i najfajniejszego, a swoje specjalne życzenia kieruję do mojej najlepszej drugiej połowy, w której jestem ciągle beznadziejnie, pozytywnie zakochany. A teraz przechodzimy do wiadomości dnia niecodziennego. Szanowni Państwo, to sympatyczne zbliżenie na sprzęt, który w ilości kolejnych 10 sztuk w najbliższym czasie trafi do Ukrainy raz z amunicją, czyli zestawy NASAMS, zestawy przeciwlotnicze. Tymczasem o co chodzi? O skandynawskie firmy przemysłu obronnego, które odnotowały rekordowe zamówienia i przychody. A tacy spokojni Skandynawowie, prawda? Więc tak, trend zwiększania zamówień widoczny jest też i w innych firmach obronnych w Europie. Jest to związane z przebudzeniem obronnym na naszym kontynencie, jak nazywają ten proces analitycy. Jest to materiał Marka Meister. SAP, jako szwedzki koncern branży obronnej, poinformował, że łączna wartość zamówień w roku 2023 wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 23% do 77,8 miliardów koron, czyli 7,4 miliarda dolarów. Oznacza to, że firma dysponuje obecnie portfelem zamówień w nienotowanej dotąd wysokości 153,4 miliarda koron, czyli 14,6 miliarda dolarów. Zysk wzrósł do 1,42 miliarda koron szwedzkich, czyli do 135 milionów dolarów. Akcje firmy osiągnęły także nienotowane w jej historii maksima na poziomie 742 koron po wzroście o prawie 7%, przy czym wartość akcji koncernu wzrosła ponad trzykrotnie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Nie bagatelnie, ale powiem tak, tak niski w relacji do tego wszystkiego zysk oznacza, że albo zakumulowali to na kapitały zapasowe, albo bardzo dużo zainwestowali. SAP odnotował także wzrost zysku operacyjnego w samym czwartym kwartale ubiegłego roku o 8% i podniósł cele biznesowe, opierając się na obecnym wzroście zamówień oraz deklaracjach rządu Szwecji, a także rządów krajów tradycyjnie nabywających szwedzką broń, o zwiększonych wydatkach na obronę narodową. Być może w najbliższym czasie trafi to też nas. Obecnie według przewidywań analityków firmy w latach 23-27 organiczny wzrost sprzedaży wyniesie nawet 15%. Poprzednio miało to być procent 10%. W obecnym roku jednak koncern przewiduje niższy niż w poprzednim organiczny wzrost sprzedaży, bo na poziomie 12-16. W zeszłym roku SAP-owi udało się osiągnąć najwyższy roczny wzrost sprzedaży rzędu prawie 23%, między innymi dlatego, że zamówienia poczynione w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosły aż 31,5 miliarda koron. Aby sprostać takiemu wzrostowi popytu, SAP zatrudnił w ubiegłym roku prawie 2,5 tysiąca nowych pracowników i zwiększył wydatki inwestycyjne o ponad 50%, co zresztą stało się przyczyną spadku marży zysku operacyjnego z 9,5 na 8,8% w czwartym kwartale. Analitycy Agency Partners, którzy przewidywali, że w czwartym kwartale 2023 roku zamówienia u SAP-a będą miały wartość około 12 miliardów koron, powiedzieli,
dla Defense News, że ten wzrost popytu ma charakter strukturalny, ponieważ kraje europejskie stoją w obliczu konieczności poniesienia znaczących wydatków na obronę. Po prostu nie ma innego wyjścia. Sam jest firmą naprawdę dobrze umiejscowioną w strukturze i systemach związanych z zaopatrywaniem w broni, zarówno wojsk lądowych, systemów wczesnego ostrzegania oraz systemów morskich. Nie zapominajmy jednak też o komponencie lotniczym. Wśród klientów Saaba jest też Polska. Według informacji Agencji Uzbrojenia trwają procedury mające na celu pozyskanie granatników Carl Gustav Mark IV. Zadanie pozyskania wielozadaniowego granatnika wielorazowego z amunicją rozpoczęto w lutym 2017 roku, a granatnik, w sumie system przeciwpancerny wielokrotnego użytku, nie tylko przeciwpancerny. W trzech różnych wersjach jest jednym z najlepiej sprzedających się wyrobów Saaba używanym przez 19 krajów. No, Polska potrzebowałaby nie mniej niż 2,5 do 3 tysięcy tego typu granatników, żeby wymienić same RPG-7, ponieważ nie zrobiliśmy nic w ostatnich latach, żeby mieć alternatywą, nowoczesną amunicję do naszych RPG. Ale też są polskie projekty broni bardzo podobnej co do przeznaczenia dla Gustawa. I tu powinniśmy troszeczkę się temu wszystkiemu przyjrzeć i zastanowić. Drugi potentat skandynawski to, przepraszam, Kongsberg. Norweski producent rakietowych systemów morskich do zwalczania okrętów i systemów przeciwlotniczych. Odnotował w roku ubiegłym zamówienia na poziomie prawie 38 miliardów koron norweskich, czyli prawie 3,6 miliarda dolarów, co znowu oznacza rekordowy portfel zamówień w kwocie 65,5 miliarda koron, czyli ponad 6 miliardów dolarów. Największym kontraktem w historii firmy jest przy tym zamówienie dla Polski na rakietowy system obrony wybrzeża wartości 16 miliardów koron. Jest to trzecia, nie tylko bateria, ale trzeci dywizjon NSM. Co ciekawe, Kongsberg Group podpisała w czwartym kwartale porozumienie z amerykańskim koncernem zbrojeniowym RTX, dawniej Raytheon, dotyczące rozwoju przeciwlotniczego systemu krótkiego i średniego zasięgu NASAMS. System ten jest wspólnym dziełem Kongsberga i Raytheona, ale obecnie ma być modyfikowany i przystosowany do zwalczania zagrożeń nowego typu. A że jest on obecny na Ukrainie, wiązane jest to właśnie z doświadczeniami tam nabytymi. Dodatkowo, jak stwierdził minister obrony narodowej Norwegii, parlamentowi zostaną przedstawione dwa projekty nowej organizacji obrony powietrznej w ramach uzupełniania jej stanu przy uaktualnieniu budżetu państwa na 2024 rok. W obu projektach zostaną uwzględnione komponenty systemu NASAMS, tym razem broniące Norwegii, oraz polskie przeciwlotnicze zestawy rakietowe krótkiego zasięgu Piorun, zakupione od MESCO w ramach kontraktu o wartości 32 milionów dolarów. Już obecnie 900 żołnierzy stacjonujących w Varanger na północy Norwegii rozpoczęło po przeszkoleniu praktyczne wykorzystywanie systemu Piorun w ramach obrony powietrznej kraju. To akurat dla nas bardzo dobra wiadomość. Wszystkie te zakupy wynikają z konsekwencji inwazji Rosji na Ukrainę. Nikogo to chyba nie dziwi. Ponadto pamiętajmy, że są jeszcze inne firmy, takie jak Nammo Potentat w zakresie produkcji amunicji oraz fińska Patria, która też odnotowała 19% wzrost zamówień do kwoty 900 prawie 50 milionów euro, przy czym portfel zamówień w końcu 2023 roku wzrósł do prawie 2 miliardów euro. Nie ma lekko. A teraz obecny rok także zapowiada się rekordowy. Być może zostanie przekroczony generalnie w obronności europejskiej poziom zamówień liczący 300 miliardów euro. Teraz popatrzmy na to, co się dzieje za oceanem, a to będzie dosyć długo. No, mamy Donalda Trumpa i dla wielu kuriozalny i dziwny apel, z jakim się on zwrócił w poniedziałek, wczoraj, do Sądu Najwyższego o dalsze opóźnianie procesu karnego w sprawie próby unieważnienia wyborów w roku 2020. Do czasu, gdy odwoła się on do orzeczenia sądu niższej instancji, stwierdzającego, że nie jest już chroniony przed ściganiem. Chodzi o to, że bez immunitetu od postępowania karnego prezydenta, prezydentura, jaką znają Amerykanie, zdaniem prawników Trumpa, przestanie istnieć. O co tutaj chodzi?
Oczywiście zaprzecza temu specjalny doradca Departamentu Sprawiedliwości Jack Smith, który twierdzi, że działania Trumpa wykraczały poza oficjalne działania, ponieważ miały na celu jego osobisty zysk polityczny. Posunięcie Trumpa następuje w momencie, gdy lider partii republikańskiej w wyborach prezydenckich staje w obliczu czterech odrębnych oskarżeń rozciągających się od Nowego Jorku po Florydę. I wybaczcie na sekundę. Już jesteśmy. I napiętego kalendarza rozpraw w obliczu rosnącego tempa kampanii wyborczej, czyli kampania to jest raz, mnóstwo spotkań, wieców i tak dalej, i jednocześnie kalendarz rozpraw w czterech różnych sprawach i pomiędzy Nowym Jorkiem a Florydą. Nieciekawie. Prawnicy Trumpa namawiali Sąd Najwyższy do odroczenia rozprawy do czasu rozpatrzenia jego apelacji. Chodzi o apelację przed pełnym składem Sądu Okręgowego w Waszyngtonie, a następnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przed Sądem Najwyższym. Złożony z trzech sędziów skład sędziowski apelacyjny wezwał do odroczenia procesu tylko w przypadku, gdy Trump złoży apelację bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Prawnicy Trumpa argumentowali, że natychmiastowe rozpoczęcie procesu radykalnie zakłóciłoby zdolność Trumpa do prowadzenia kampanii przeciwko prezydentowi Joe Bidenowi. Napisali, że takie zakłócanie wydaje się stanowić główny cel i pragnienie szybkiego podziałania specjalnego obrońcy. Zagraża to także prawom dziesiątek milionów amerykańskich wyborców, którzy są uprawnieni do usłyszenia przesłania kampanii Trumpa wynikającej z pierwszej poprawki. Tak twierdzą prawnicy. Jak dla mnie, no to jest niezły stek bzdur, bo to, że on nawywijał i dlatego ma postawione zarzuty i ma cztery sprawy sądowe, to jest skutek jego działań. A on teraz uznaje, że przez to, co zrobił, te wszystkie wezwania, rozprawy utrudnią mu kontaktowanie się z wyborcami, co zuboży ich życie polityczne. No, naprawdę bardzo, ale to bardzo podkręcone podejście do sprawy. W odrębnej sprawie Sąd Najwyższy rozważa także, czy rola Trumpa w ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 dyskwalifikuje go ze stanowiska prezydenta. No i tutaj, jak to się mówi, pojawiło się pojęcie obywatel Trump, czyli złożony z trzech sędziów okręgowych sądu apelacyjnego dystryktu Columbia jednomyślnie orzekło 6 lutego, że Trump może być sądzony za rzekomą próbę kradzieży wyborów w roku 2020. Na potrzeby tej sprawy karnej Trump stał się obywatelem Trumpem ze wszystkimi środkami obrony przysługującymi każdemu innemu oskarżonemu w sprawie karnej, napisał skład sędziowski, ale jakikolwiek immunitet wykonawczy, który mógł go chronić, gdy pełnił funkcję prezydenta, nie chroni go już przed oskarżeniem. Prezydentem nie jest. Eksperci określili 57-stronicową opinię napisaną przez dwóch sędziów powołanych przez prezydenta Bidena i jednego powołanego przez George'a H.W. Busha jako zdecydowane odrzucenie twierdzeń Trumpa o absolutnym immunitecie. Stwierdzenie jest jednoznaczne i tutaj nikt nie może stać ponad prawem, powiedział to do CNN Rick Hazen, profesor i ekspert w dziedzinie prawa wyborczego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irwin School of Law. Chociaż byli prezydenci cieszą się szerokim immunitetem od procesów cywilnych z powodu oficjalnych działań podjętych podczas służby w Białym Domu, Trump próbował się ubiegać o szeroki immunitet od postępowań karnych, a to jest różnica. Smith, specjalny radca prawny, zwrócił się do Sądu Najwyższego o wcześniejsze rozpatrzenie kwestii immunitetu, czego sędziowie odmówili w grudniu i to pozostawili bez komentarza. Co następne? Istnieje kilka możliwości co do tego, co stanie się dalej. Najszybszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie przez Sąd Najwyższy decyzji sądu apelacyjnego w mocy i zezwolenie na wznowienie przygotowań do procesu. W takim przypadku proces mógłby rozpocząć się za kilka miesięcy. Najdłużej byłoby, gdyby zgodziła się na odroczenie procesu i dała Trumpowi cały czas na złożenie apelacji, w sensie ława. Przy takim scenariuszu proces Trumpa prawdopodobnie nastąpi dopiero po listopadowych wyborach. Sąd mógłby również zawiesić rozprawę, ale przyspieszyć proces odwoławczy. Może to zapewnić wystarczająco dużo czasu na wydanie wyroku próbnego przed listopadowymi wyborami, jeśli Sąd Najwyższy zgodzi się z Okręgowym Sądem Apelacyjnym stanu Waszyngton.
że byłemu prezydentowi nie przysługuje całkowity immunitet. No i tutaj jest wiele spraw, które będą wymagały doprecyzowania i będą one miały wpływ na to, co, jak i gdzie będzie się działo w temacie Donalda Trumpa. Czy on mógł w takiej sytuacji, mając tyle kontrowersji, zrobić coś jeszcze bardziej kontrowersyjnego? Nie byłby sobą, gdyby nie spróbował. Otóż, moi drodzy, Donald Trump postanowił dokonać istotnego ruchu. Wezwał do przetasowań na szczycie Republikańskiego Komitetu Narodowego, czyli Komitetu Sterującego Partii Republikańskiej. Liderzy partii traktują sprawę bardzo poważnie. I to nie jest normalne. Trump nie zapewnił sobie jeszcze nominacji Partii Republikańskiej na kandydata na prezydenta, a zaledwie w zeszłym tygodniu on i obecna przewodnicząca Rona McDaniel prywatnie rozmawiali i zgodzili się, że żadne większe zmiany nie zostaną wprowadzone przed prawyborami w Karolinie Południowej, które odbędą się 24 lutego. No nie powstrzymało to jednak Trumpa od ogłoszenia wczoraj w mediach społecznościowych, że chce, aby McDaniel zastąpił Michael Whitley, przewodniczący GOP w Karolinie Północnej. Jednocześnie Trump powiedział, że nową współprzewodniczącą powinna zostać jego synowa Lara Trump. Taka lekka cisza, tak? Tak dobrze słuchacie. Chodzi o żonę jego syna. McDaniel powiedziała, że nic się nie zmieni, przynajmniej do czasu zakończenia meczu w Karolinie Południowej, a meczu w sensie prawyborów. Natomiast członkowie RNC spotykają się najwcześniej późną wiosną, aby sformalizować jakiekolwiek zmiany. Co to w ogóle jest ten RNC? Komitet Narodowy Republikanów jest organem zarządzającym Krajowej Partii Republikańskiej i kieruje machiną polityczną GOP. Koncentruje się przede wszystkim na wygraniu wyborów. Komisja składa się ze 168 członków z prawem głosu, w tym co najmniej po jednym mężczyźnie i kobiecie z każdego stanu. Bieżącą działalnością i decyzjami strategicznymi kieruje przewodniczący zasiadający w centrali w Waszyngtonie. Przewodniczący RNC jest wybierany co 2 lata przez 168 członków RNC. Kiedy jednak republikański prezydent zajmuje Biały Dom, liczba 168 skutecznie spełnia rolę pieczątki spełniającej życzenia prezydenta, biorąc pod uwagę jego rolę jako niekwestionowanego szefa partii. To samo dotyczy demokratów. Dlatego w 2016 roku Donald Trump miał władzę, aby po wejściu do Białego Domu wybrać Ronę McDaniel na szefa RNC. McDaniel, siostrzenica senatora z Utah, Mitta Romneya, wcześniej przewodziła GOP stanu Michigan i była postrzegana jako popularna zarówno wśród establishmentu partii, jak i wśród obywateli. Wybór Trumpa został ratyfikowany przez członków RNC w styczniu 2017 roku i od tego czasu McDaniel stoi na czele komisji. Na tym stanowisku zebrała i wydała setki milionów dolarów. Utrzymywała i rozwijała biura terenowe GOP oraz personel w kluczowych stanach i społecznościach w całym kraju, a także koordynowała proces nominacji na prezydenta w latach 2020 i 2024. Ale pamiętajmy, realnym przywódcą GOP nie była ta kobieta, tylko był Trump. I chyba gdzieś coś nie do końca tam ostatnio przynajmniej zagrało. Trump od lat utrzymuje gorące, a jednocześnie chłodne stosunki z RNC, ale znajduje się pod coraz większą presją ze strony przywódców partii. Uczyń Amerykę znów wielką, aby oderwali się od przywódców establishmentu takich jak McDaniel. W szczególności osoby takie jak były doradca Trumpa Steve Bannon, konserwatywny aktywista Charlie Kirk i były kandydat na prezydenta Vivek Ramaswamy obwiniają decyzję McDaniel o przywództwie za zmagania polityczne GOP w 3 ostatnich wyborach krajowych. Te straty wyborcze zbiegają się oczywiście także z pojawieniem Trumpa jako twarzy partii. Sojusznicy Trumpa narzekają, że RNC nieodpowiedzialnie zarządza swoimi pieniędzmi. Niedawne ujawnienie informacji na temat finansów kampanii pokazały, że RNC ma zaledwie 8 milionów dolarów w banku i 1 milion dolarów długu. Inni twierdzą, że komisja pod przewodnictwem McDaniels nie skupiła się wystarczająco na oszustwach wyborczych, które Trump fałszywie obwinia swoich przeciwników, jeśli chodzi o porażkę w reelekcji w roku 2020. Dzieje się tak pomimo tego, że jego własny Departament Sprawiedliwości stwierdził, że nie ma dowodów na powszechne oszustwa. Zespół Trumpa przegrał w związku z wyborami ponad 50 procesów sądowych.
Kiedy Trump ogłosił swoją trzecią kandydaturę na prezydenta, doszło do innych tarć między McDanielem i resztą partii. Były prezydent zaczął od początku ubiegłego roku wyjaśniać, że nie ma zamiaru uczestniczyć w debatach partii ani podpisywać zobowiązania wymaganego od kandydatów i poparcia ewentualnego kandydata. W kwietniu Trump skarżył się, że nikt nie uzyskał mojej zgody ani zgody na kampanię Trumpa przed ich głosowaniem. Specyficzne. W październiku wezwał RNC do odwołania pozostałych debat, w których wszystkich wstrzymał się od uczestnictwa i zamiast tego skupił się na prawdopodobnym rewanżu z prezydentem Bidenem. RNC nie posłuchało tego wezwania. I tu już widać, na czym polegał rozdźwięk między szefową a nim. Teraz Trump ma historię obsadzania kluczowych ról wokół siebie członkami rodziny. Przypomnijmy chociażby, po wejściu do Białego Domu mianował córkę Iwankę Trump na starszego doradcę Białego Domu, a zięcia Jareda Kushnera na kluczowego doradcę prezydenta zajmującego się tak ważnymi kwestiami jak pokój na Bliskim Wschodzie, reforma wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i reakcja rządu na koronawirus. Eksperci do spraw etyki potępiali te posunięcia, no ale cóż, Lara Trump od lat jest kluczową członkinią orbity politycznej swojego teścia i wydobyła się ze względnej ciemności, by stać się niezachwianą i gotową do występowania przed kamerami zwolenniczką biznesmena, bo przede wszystkim Trump biznesmenem jest. Na jego decyzję wpłynął jeszcze jeden czynnik. Trump musiał wybrać kobietę na współprzewodniczącą, ponieważ na jej stanowisko, na przewodniczącego wskazał mężczyznę. Takie są zasady w RNC. Więc się dzieje. Cóż mamy więc dalej? Dalej mamy coś, co na początek, jeżeli by się przyjrzeć informacji, sugerowałoby, że ktoś w kosmosie jest i odzywa do nas się. Ale prawda jest niestety bardziej przyziemna. Chodzi o to, że przedstawiciele NASA poinformowali o odebraniu wiadomości nadanej w kierunku Ziemi z głębokiej przestrzeni kosmicznej. Brzmi nieźle. Ale już w kolejnych zdaniach, tych mniejszym druczkiem, można przeczytać, że nie stanowi ono dowodu na istnienie pozaziemskiej cywilizacji, lecz jest tylko przykładem pomysłowości inżynierów. Ci skorzystali z okazji, jaka nadarzyła się wraz z misją sondy oddelegowanej do zbadania sporych rozmiarów planetoidy, pasa głównego znanej jako 16 Psyche. Ta wzbudziła zainteresowanie naukowego świata ze względu na wysoką metaliczność, która okazuje się kuszącym celem w kontekście eksploracji kosmicznej w przyszłości. Wspomniana sonda wysłała wiadomości w kierunku naszej planety, a zadanie zakończyło się sukcesem. Przesyłki dotarły do celu, potwierdzając skuteczność systemu odpowiedzialnego za utrzymywanie komunikacji między Ziemią a pojazdem, pozyskującym w głębokiej przestrzeni kosmicznej informacje. W takich warunkach na wagę złota będą pozostawały narzędzia pozwalające na prowadzenie niezawodnej komunikacji. NASA dysponuje już systemem DSOC, Deep Space Optical Communications, który wykorzystuje laser bliskiej podczerwieni do wysyłania wiadomości w kierunku Ziemi. Kluczowy jest w tym zakresie test, który odbył się w listopadzie zeszłego roku, gdy wiązkę lasera odebrano z odległości 16 milionów kilometrów. Druga wiadomość była już wiadomością typowo radiową. Jej było to możliwe choćby ze względu na wyższą przepustowość, to inżynierowie nie zamierzają rezygnować ze sprawdzonego rozwiązania. W związku z tym połączyli obie metody, by tym razem nadać komunikat z odległości 32 milionów kilometrów. Prędkość transmisji danych okazała się przy tym około 40-krotnie wyższa, niż miałaby to miejsce w przypadku gołej komunikacji radiowej. Hybrydowe narzędzie łączące komunikat radiowy i optyczny już zapisało się w historii, gdyż naukowcy określają ostatnią demonstrację mianem pierwszej, w której możliwa stała się synchroniczna komunikacja radiowa i optyczna w głębokiej przestrzeni kosmicznej. Kolejny istotny test może nastąpić już wkrótce, bo w czerwcu tego roku. Właśnie wtedy inżynierowie planują sprawdzić, czy w obecnym wariancie możliwe będzie utrzymanie komunikacji między sondą a Ziemią, gdy pojazd ten znajdzie się w odległości 2,5-krotnie większej niż dzieląca naszą planetę od Słońca. Coś się dzieje. A tu mały skrót. W zasadzie ostatnio praktycznie codziennie są jakieś negatywne wiadomości z branży motoryzacyjnej w Europie. A tu info, że zakłady Opla w niemieckim Eisenach muszą zwolnić tempo i ograniczyć produkcję jednego z modeli. Chodzi o SUV-a, czyli o Opla Grandland. Zadebiutował on w roku 2017. Kilka lat później przeszedł lifting, a niebawem powinien doczekać się następcy.
Decyzja zasadniczo mówią, że dobra, zważywszy, że zainteresowanie modelem znacząco spada. No te malutkie silniczki to nie jest najlepsza rzecz do takich SUV-ków albo crossoverów, jak kto woli. Do tego stopnia, że fabryka w Eisenach postanowiła ograniczyć działalność. Przez 8 dni lutego tego roku obowiązywać będzie skrócony czas pracy i wszystko w celu zaoszczędzenia pieniędzy i zmniejszenia podaży Grandlanda. Zobaczymy, co będzie później. Tu mamy informację pozytywną. Otóż, moi drodzy, mieliście być może okazję dowiedzieć się o tym, że została porwana w Czadzie, w Afryce, Polka. No to w dniu dzisiejszym jest informacja od naszego ministra spraw zagranicznych, że Polka porwana w Czadzie jest już bezpieczna i wkrótce wróci do kraju. A szczególne podziękowania MSZ kieruje w tym momencie do ministra obrony Francji i żołnierzy francuskich, dzięki którym Polka odzyskała wolność. O porwaniu lekarki, ktoś mnie wspomina, ze szpitala Saint-Michel w miejscowości Dono, Manga, administrowanego przez międzynarodową katolicką organizację humanitarną Caritas, poinformowała w niedzielę agencja AFP. W poniedziałek rzecznik MSZ Paweł Wroński informował, że napastnicy podawali się za pacjentów, a z tego co wiadomo, podłoże porwania miało bardziej charakter kryminalny niż polityczny. Polski resort dyplomacji w poniedziałek informował, że w intensywnej akcji poszukiwawczej brały udział siły czadyjskie i francuskie, a na miejscu nadzorował ją minister bezpieczeństwa Mahamat Charfadin Marbi. Ważne, że wraca. I chyba już jedna z ostatnich informacji, chociaż mam ich dzisiaj więcej, to Unia Europejska, generalnie rzecz biorąc, z powodu ważnych czynników wyrzuca za burtę aktualne zasady redukcji deficytu. Czyli tak, więcej inwestycji publicznych w politykę klimatyczną, przemysł i bezpieczeństwo w krajach Unii Europejskiej. W zamian za to twarda polityka redukcji deficytu w państwach unijnych wyrażona w Pakcie Stabilności i Wzrostu idzie w odstawkę. Eurodeputowani i państwa członkowskie Unii osiągnęły porozumienie w sprawie złagodzenia reguł zadłużeniowych i fiskalnych całej wspólnoty. Obecnie rządy krajów z nadmiernym deficytem według reguł unijnych będą miały więcej czasu na redukcję zadłużenia. W zamian za to zwiększony zostanie nacisk na inwestycje klimatyczne, przemysłowe i bezpieczeństwo. Jest to znaczna zmiana w stosunku do rygorystycznych regulacji Paktu Stabilności i Wzrostu sprzed 20 lat, a nawet rozluźnienie tymczasowego poluzowania reguł paktu, wprowadzonego po pandemii COVID-19, kiedy to okazało się, że niektóre kraje unijne wypracowały rekordowe zadłużenie. Wzięło się ono ze zwiększania wydatków publicznych, zwłaszcza z pakietów pomocy dla firm, co miało pomóc ich gospodarkom wyjść z załamania pandemicznego. Obecnie zaś, jak twierdzą nieoficjalnie przedstawiciele Komisji Europejskiej, na horyzoncie widać konieczność co najmniej równie dużych wydatków w politykę przemysłową, klimatyczną i obronną. W efekcie nowe regulacje dotyczące redukcji długu i tempa zredukowania deficytu są mniej ambitne niż ustalone kilka lat wcześniej. Jak zauważyła eurodeputowana Margarida Marquez, państwa członkowskie będą lepiej przygotowane do zapobiegania polityce oszczędnościowej, co ma się stać dzięki nowemu podejściu indywidualnemu dla każdego z państw unijnych i wyznaczaniu celów średnioterminowych. Nowe regulacje wprowadzają zasadę, że w krajach o nadmiernym zadłużeniu ma ono być redukowane średnio o 1% rocznie, jeśli przekracza ono 90% PKB. I średnio o 0,5% rocznie, jeśli poziom zadłużenia wynosi od 60 do 90% PKB. Z kolei kraje z deficytem przekraczającym 3% PKB mają obowiązek zmniejszyć go o połowę do 1,5% w okresach wzrostu PKB, tworząc tym samym bufor bezpieczeństwa na ewentualne trudne czasy. Przy określaniu deficytu zostaną także wzięte pod uwagę wydatki na obronność i tu podejście będzie indywidualne dla każdego kraju. Pamiętając, że niemal wszystkie kraje unijne, z wyjątkiem Malty, Cypru, Austrii i Irlandii, są także w NATO, nowe zasady dają krajom unijnym już nie 4, a 7 lat na zmniejszenie długu i deficytu poczynając od roku 2025. Czyli nie będą się do podstawy naliczania poziomu zadłużenia wliczać wydatki na obronność. A to już duża zmiana. W związku z czym to będzie miało wpływ nawet na polski standing w tym zakresie.
Bardzo ważna kwestia, bardzo zrozumiała kwestia, oby nadgoniły za tym wszystkie inne decyzje Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące zwiększania zdolności i wydolności systemów obronnych państw tworzących NATO, a będących jednocześnie członkami Unii Europejskiej. I to by było na teraz tyle. Pozostałe wiadomości jutro. Życzę wszystkim miłego popołudnia. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania, dawania rady z reklamami. I dziękuję wszystkim wspierającym i zachęcam do dalszej współpracy. Bo to